Cześć, na początek chciałabym podziękować wszystkim osobom, które subskrybują mój kanał, zarówno tym, które od już jakiegoś czasu są moimi widzami, jak i tym, które dopiero do nich dołączyły. Domyślam się, że ten skok w subskrypcjach jest wynikiem mojego pojawienia się w programie Dzień Dobry TVN. Również chciałabym zachęcić te osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do tego, aby to zrobiły, aby kliknęły w dzwoneczek, aby móc otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. A dzisiaj, tak jak obiecywałam, wznawiam serię korepetycji z historii po to, aby ułatwić Wam naukę w domu. Dzisiejszy temat, tak jak już pewnie zauważyliście, będzie dotyczył udziału Polaków na frontach II wojny światowej. I ogólnie temat ten w podręcznikach nie jest traktowany jako oddzielna jednostka, ale zdarza się na maturach i przez to często bywa dość problematyczny, dlatego mam nadzieję, że za 10 minut przestanie on być dla Was problemem. Tak więc nie przedłużając, zaczynamy. Na początek, zwykle przy okazji omawianiu właśnie wątku udziału Polaków na frontach II wojny światowej, pojawia się pytanie, po co w ogóle wysyłaliśmy tam swoich żołnierzy, skoro raz, że my już utraciliśmy swoje państwo, a po drugie te państwa, no mówiąc wprost, nas po prostu wystawiły. Dlatego po co się tak naprawdę tam pchaliśmy? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, odpowiedzmy sobie na kolejne. Mianowicie, jak uważacie, jaka sytuacja była dla nas bardziej korzystna, chcąc walczyć o odzyskanie tej właśnie niepodległości, którą utraciliśmy, że wokół nas są państwa, które są nam przychylne, no może nie są za bardzo lojalne, ale powiedzmy nie są jakoś tam szczególnie nam wrogie, czy kraj, gdzie na którego czele stoi człowiek, który wymyślił sobie, że stworzy imperium po to, żeby stworzyć przestrzeń do życia dla rasy panów. No tutaj odpowiedź zdaje się nasuwa się sama. Ponadto we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii swoją siedzibę miał rząd polski na uchodźstwie, więc utrzymanie niepodległości tych krajów również leżało w naszym interesie. Polacy podczas II wojny światowej walczyli zarówno u boku państw zachodnich, czyli właśnie Francji, Wielkiej Brytanii, jak i u boku Związku Radzieckiego. Dzisiaj skupimy się głównie na Wielkiej Brytanii, Francji. W kolejnym filmiku, w kolejnej jego części zajmiemy się współpracą właśnie ze Związkiem Radzieckim, a także omówimy kilka bitew, które dzisiaj już nie zdążymy omówić, które chronologicznie i tak będą miały miejsce w późniejszym czasie, pod koniec wojny, jakby w drugiej części wojny, więc tak. Zanim jeszcze przejdziemy do omawiania tego tematu, to ustalmy albo przypomnijmy struktury wojska, bo tutaj pojawiać się będą takie pojęcia jak dywizjon, dywizja, batalion i warto wiedzieć, no, czym się różni na przykład tam właśnie dywizjon od na przykład brygady. Oczywiście nie będziemy się zagłębiać w szczegóły typu okręty trzeciej czy czwartej rangi, bo tak szczegółowa wiedza nie jest nam na tę chwilę potrzebna. Skupimy się głównie na pojęciach, które występują przy okazji tego tematu. Najmniejszą jednostką jest drużyna, która liczy od 3 do 15 żołnierzy. Może być to na przykład grupa ludzi, grupa żołnierzy, którzy razem obsługują broń palną, czy na przykład załoga samolotu, śmigłowca. Następnie 2 do 5 drużyn tworzy pluton. W przypadku sił powietrznych będzie to klucz, konkretnie od 3 do 5 samolotów. Z kolei 3-4 plutony, a więc 60 do 110 żołnierzy, to kompania, kiedyś w czasach kawalerii, czyli oddziałów konnych, odpowiednikiem kompanii był szwadron, zaś jeśli chodzi o siły powietrzne, będzie to eskadra. 300-700 żołnierzy tworzy batalion, w przypadku sił lotniczych będzie to dywizjon. Jest jeszcze coś takiego jak samodzielny batalion, czyli oddzielna jednostka mająca swoją administrację, może być też samodzielny dywizjon. Następnie kilka batalionów tworzy pułk, a kilka pułków brygadę. Brygada też może być samodzielna. Kilka brygad, to jest od 5 do 10 tysięcy żołnierzy, tworzy dywizję i tutaj zwróćmy uwagę na podobne pojęcia, czyli wcześniej mieliśmy dywizjon, a teraz jest dywizja. Odpowiednikiem dywizji na morzu, czy też rzece, będzie flotylla okrętów. Na rzece także, ponieważ była swego czasu słynna flotylla wiślana również. I 2 największe jednostki to korpus i ogół sił to armia, czy też flota. Jeśli chodzi o ilość żołnierzy Armii Polskiej względem Armii Niemieckiej na początku wojny, no to nie wyglądało to najlepiej, bowiem Polska dysponowała 950 tysiącami żołnierzy. Po przeprowadzonej mobilizacji w sierpniu 1939 roku liczba zwiększyła się do 1 200 000, chociaż i tak spodziewano się
1,5 miliona, więc to było mniej niż zakładano. W tym czasie III Rzesza wystawiła przeciw Polsce 1,850,000 żołnierzy. Wystawiła jest tu słowem klucz, bowiem na terenie III Rzeszy pozostało jeszcze 900,000, czyli razem w 1939 roku siły niemieckie liczyły 2,750,000 żołnierzy. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. 1 września wszystkie siły polskie zostały zmobilizowane do obrony zachodnich granic. Tymczasem, nieco ponad 2 tygodnie później, czyli 17 września, nastąpił atak Związku Radzieckiego, dlatego atak ten nazwany jest ciosem nożem w plecy, gdyż ta wschodnia granica nie była w ogóle chroniona. W wyniku kampanii wrześniowej śmierć poniosło 70,000 żołnierzy, 133,000 zostało rannych, a 530,000 dostały się do niewoli niemieckiej czy radzieckiej. Czyli jak łatwo można wyliczyć, została nam równo połowa żołnierzy, czyli 600,000, z czego 133,000 było rannych. Po zakończeniu wojny obronnej, czyli po upadku kampanii wrześniowej, znaczna część żołnierzy przekroczyła granicę z Rumunią lub granicę z Węgrami, a następnie udała się do Francji, by tam odtworzyć polskie jednostki. Skoro Polska została pokonana, to teraz należało wzmocnić siły koalicji antyhitlerowskiej i pomóc im w pokonaniu wroga. We Francji nastąpiła odbudowa polskich sił zbrojnych, gdzie do wiosny 1940 roku powstała Armia Polska licząca 85,000 żołnierzy. Wodzem naczelnym został generał Władysław Sikorski. Tymczasem po pokonaniu Polski Hitler zawiesił działania wojenne na okres zimy. Wznowił je wiosną 1940 roku atakiem na Danię oraz Norwegię. Dania poddała się już pierwszego dnia, natomiast na pomoc Norwegom ruszyła z Francji samodzielna brygada strzelców podhalańskich pod dowództwem generała Zygmunta Szyszko-Bohusza, a także polska marynarka wojenna, niszczyciele OPR Grom, Burza, Błyskawica. Niestety Grom 4 maja został zatopiony. W walce brały udział także polskie statki pasażerskie, MS Chrobry, Batory, Sobieski, jako transportowce wojska. Walka toczyła się między 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku o Narwik. Narwik był portem strategicznym zarówno dla Niemców, jak i dla aliantów. Tutaj bowiem znajdowała się linia kolejowa prowadząca do szwedzkiej Kiruny, skąd Rzesza sprowadzała niezbędne dla przemysłu zbrojeniowego rudy żelaza. Wojska alianckie odniosły sukces, tym samym był to pierwszy sukces aliantów w starciu z Niemcami. Niestety, z racji tego, że III Rzesza coraz śmielej poczyniała sobie we Francji, wojska alianckie, w tym również i polskie, nie mogły w pełni wykorzystać tego sukcesu i umocnić swojej pozycji w Narwiku, gdyż musiała wrócić do Francji. Z relacji świadków wynika, że francuskie czołgi w starciu z niemieckimi zamieniały się w kule ognia, podczas gdy francuskie pociski jedynie od niemieckich czołgów się odbijały. I tym samym na terenie Francji, jeśli chodzi o udział Polaków, w nocy z 16 na 17 czerwca 1940 roku doszło do bitwy pod Montbard, w której to udział brała 10. Brygada Kawalerii Pancernej generała Stanisława Maczka. Niestety tutaj, podobnie jak w przypadku Narwiku, sukces niczego nie zmienił. Była to jedna wygrana bitwa na wiele przegranych bitew we Francji. Tym samym 22 czerwca Francja skapitulowała. Dalsze przebywanie polskich sił zbrojnych na terenie Francji przestało mieć sens, poza tym było zbyt niebezpieczne, więc trzeba było te wojska przerzucić. Tym razem do Wielkiej Brytanii. Niestety udało się to tylko 30,000 polskich żołnierzy. Na Wielką Brytanię również celownik nastawił Hitler, zwłaszcza po tym, jak odmówiła ona jego propozycji pokoju. W wojnie o Anglię zasłużyło się polskie lotnictwo. Mimo że Wielka Brytania nie miała wobec nas zbyt wygórowanych oczekiwań, uważając, że latamy na przestarzałych maszynach, więc zapewne i umiejętności mamy marne.
A tu proszę, dywizjony myśliwskie 302 i 303 zestrzeliły 203 samoloty nieprzyjacielskie, a 36 uszkodziły. Wszystko to było zasługą świetnej szkoły podchorążych lotnictwa w Dęblinie. Co więcej, szkoła ta istnieje do dziś jako Lotnicza Akademia Wojskowa, kształcąc żołnierzy zawodowych oraz personel lotniczy. W walkach brały również udział dywizjony bombowe 300 i 301, w których, i tu ciekawostka, bombardierem był Mieczysław Pawlikowski, czyli słynny Onuf Ryzagłoba z filmu Pan Wołodyjowski w reżyserii Jerzego Hoffmana. Owy zbóje, nitko płuty, harchary, ocza i dusze, łamignaty! Wasałyki moje kochane! Nie mniejsze zasługi mieli tutaj polscy kryptolodzy. Przypomnijmy, że w roku 1932, a więc na długo przed wybuchem wojny, trzech studentów matematyki z Uniwersytetu Poznańskiego, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski, złamali kod, dzięki czemu można było odczytywać niemieckie depesze, a tym samym wiedzieć o planach przeciwnika. Był to jednak stały wyścig z czasem. Niemcy udoskonalali szyfrowanie, a matematycy je łamali. Z wyliczeń historyków II wojny światowej wynika, że dokonania polskich kryptologów skróciły wojnę o 3 lata. Powietrzną obronę brytyjską wspierały także po raz pierwszy użyte urządzenia radarowe, pozwalające na wcześniejsze rozpoznanie kierunku lotu i liczby zbliżających się samolotów nieprzyjacielskich. Z polskich sił zbrojnych w bitwie o Anglię brały udział także 4 polskie okręty podwodne OPR Orzeł oraz 3 niszczyciele OPR Błyskawica. Reasumując, bitwa o Anglię trwająca od 10 lipca do 31 października 1940 roku zakończyła się sukcesem aliantów. Natomiast 28 września 1940 roku, czyli jeszcze w trakcie trwania walk, naczelny wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o sformowaniu w Anglii 1. Korpusu Polski. W jego skład wchodziły 1. Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka, 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem generała Stanisława Sosabowskiego. Oczywiście one dzieliły się na mniejsze jednostki, łącznie 1. Korpus składał się z 3,5 tysiąca oficerów i prawie 11 tysięcy żołnierzy. Był przeznaczony do walk w Szkocji. W roku 1940 wojna objęła Afrykę, gdyż Włochy, czyli sprzymierzeńcy Hitlera, dokonały agresji na przyporządkowany Wielkiej Brytanii Sudan i sprzymierzony z nią Egipt. Włochom chodziło o zdobycie brytyjskich kolonii oraz kanału Suezkiego, co było strategiczne dla Anglii z uwagi na pola roponośne. Ponadto zdobycie Egiptu i Sudanu pozwoliłoby Włochom na skompletowanie w swoich rękach całego północno-wschodniego wybrzeża Afryki. Działania Brytyjczyków wsparła sformowana w Syrii samodzielna brygada strzelców karpackich. Najbardziej zacięte walki toczyły się o twierdzę Tobruk. Oddziały niemieckie i włoskie, nie mogąc wypędzić z Tobruku aliantów, nazwały ich pogardliwie szczurami Tobruku, gdyż tak samo jak szczury, trudno było ich stamtąd wypędzić. Dla obrońców Tobruku był to jednak komplement. Po wojnie utworzono nawet organizację skupiającą dawnych Tobrukczyków o nazwie właśnie Szczury Tobruku. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak było, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek. Również zostawcie w komentarzach kolejne tematy, które chcielibyście, abym zrealizowała w ramach właśnie korepetycji. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem.